Ja zacząłem słuchać muzyki w czasie wojny i zacząłem słuchać muzyki od muzyki operowej. Mianowicie w czasie, gdy rozpoczęła się wojna niemiecko-rosyjska, a myśmy mieszkali w Sanoku nad granicą, gdy zostały zajęte te tereny zasanem, tam w jakimś domu kultury została ogromna ilość tych 78-obrotowych płyt z muzyką operową, z Eugeniuszem Oneginem, Carmen, Puccinim i w ogóle całą kupą rozmaitych tych, w ten sposób, że oczywiście, że każda strona trwała 2,5 czy 3 minuty i trzeba było to przekładać. Część płyt była potłuczona, więc nie wszystko można było wysłuchać. Część falowała, gramofon zresztą był na korbę, igły ostrzyłem na glas papierze, bo ich nie można było dostać. A płyty te w ogóle zdobyłem dzięki znajomości z takim chłopakiem, który pasał tam krowy i który ukradł te płyty po prostu i mi je później przyniósł w dużej ilości. I ja od tego zacząłem swoją edukację muzyczną. Później gdzieś w radiu, któreśmy mieli schowane pod podłogą, bardzo przemyślnie ojciec słuchał Londynu na tym, to ja raz złapałem jakąś niemiecką stację z uwerturą do Tannhäusera. No i to było dla mnie zupełne olśnienie. To mi się to tak podobało wtedy, że po prostu nie mogłem tego oczywiście powtórzyć, magnetofony wtedy nie istniały. No i to był jakby początek. Po czym nastąpiło oswobodzenie, nastąpił później socrealizm i ja właściwie przerzuciłem się wyłącznie na słuchanie takich stacji jak RIA z Berlina, American Forces Network, czy jakieś inne, które szły na krótkich falach, na słuchanie audycji cyklicznej Music USA prowadzonej przez Willisa Conovera i właściwie interesowałem się głównie jazzem. Przez całe lata, aż gdzieś do roku powiedzmy 54-55, kiedy u nas zaczęła się nieśmiało odwilż i kiedy zaczęła dochodzić muzyka rockowa. I wtedy w przeciwnym kierunku niż zazwyczaj, bo ludzie zazwyczaj od rockowej przechodzą do jazzu, ja od jazzu przeszedłem do rocka. A później z kolei pojawiła się bardzo niedługo płyta drobnorowkowa i nie trzeba było w celu wysłuchania jednej symfonii zmieniać 20 płyt po kolei, nakręcając w międzyczasie korbą gramofon. I ja z powrotem wróciłem do muzyki, zabrałem się za słuchanie muzyki symfonicznej, kolekcjonowanie płyt. Miałem potężną kolekcję, którą w ubiegłym roku sprzedałem, bo ja już tu nie miałem gdzie żyć w tym pokoju. Tu było wszystko zostawione, wszystkie półki zawalone tymi płytami. I teraz przechodzę z kolei na płytę kompaktową. No chyba ogromną radością muszą być dla Pana teraz płyty kompaktowe, ponieważ to jest ta odpowiednia jakość dźwięku. I jakość dźwięku i jedna rzecz, która w płycie drobnorowkowej była zawsze przeciw mnie. Ja lubię, jak już wspomniałem poprzednio, wielkie finały. I te wielkie finały były przy długich symfoniach zazwyczaj bardzo blisko środka. Miały już pogorszoną jakość, chrypienie, obniżoną dynamikę i wszystko razem. Natomiast wielkie finały dopiero w płycie kompaktowej to są naprawdę wielkie finały. Pana pracy malarskiej zawsze towarzyszy muzyka. Czy nie może pan w ogóle bez tego malować? No w jakimś sensie rzeczywiście nie mogę, to znaczy czasem jak mnie boli głowa, ale ja wtedy właściwie nie maluję, albo niewiele maluję, ale w zasadzie bez muzyki i neski to jakoś nie potrafię malować. Rzeczywiście jest to, ja ją nie zawsze słyszę, to znaczy nie zawsze słyszę świadomie, ale w każdym razie jakoś to pomaga. To jest jakaś taka zbitka muzyka i picie kawy, z tym, że kawy nie lubię, a muzykę lubię. Dobrze, proszę pana, pan mówi, że pan ją... że pan słucha muzyki, ale mnie się wydaje, że bardziej pan ją słyszy niż słucha, skoro muzyka jest takim rodzajem playbacku. To zdaje się Strawiński powiedział, że koza też słyszy Beethovena, prawda? Oczywiście nie zawsze ją słyszę świadomie, tym niemniej okazuje się, że po wielokrotnym jakby powtórzeniu tego samego utworu ja mógłbym już nim dyrygować, bo już go doskonale znam na pamięć. I później są takie ulubione jakieś utwory muzyczne, które powiedzmy jakieś symfonie, które długo doprowadzają do ostatecznego rozwiązania i wtedy nie można mi w ogóle przeszkadzać. Ja wreszcie, jak już czekam na ten wielki finał, to odkładam pędzel, staję i muszę wielkiego finału, muszę wysłuchać, prawda, nie robiąc już nic innego. Muzyka przecież angażuje zupełnie inne sfery wyobraźni niż malarstwo. Kiedy pan maluje, stoi pan przed sztalugą, coś się zatrzymuje, prawda? Jakiś czas się zatrzymuje. Obraz powstaje bardzo powoli, a muzyka leci szybko. Jak to łączy się w
pana właśnie wyobraźni? To się w ogóle nie łączy na tej płaszczyźnie. To znaczy niewątpliwie widzę w obrazach jakby wpływ muzyki i ich maluję obrazy, co już jest dużo trudniejsze do wytłumaczenia, konstruując je zgodnie z jakąś architekturą XIX-wiecznego czy wczesno-XX-wiecznego poematu symfonicznego. Tak to przynajmniej sobie wyobrażam. Natomiast bezpośrednio to nie koreluje. Ja mogę przejść natychmiast od Ligetiego do hard rocka i jak mnie na przykład jedno zaczyna przeszkadzać, przy malowaniu obrazu muzyka jest pełni funkcję tapety, chociaż nie jest to tapeta taka, której bym później nie zauważał. Więc ja odbieram to jakoś, ja zresztą, przepraszam, że przedłużam, ale ja zarówno maluję, jak i słucham nie w pełni świadomie. Jak maluję, to także wielokrotnie nie zastanawiam się nad tym, co maluję. Myślę zupełnie o czymś innym. Jeszcze słucham czegoś innego i jedno i drugie jest przyjmowane jakoś podprogowo, ja wiem, przez ośrodki podkorowe, a w każdym razie nie na zasadzie świadomej analizy, o co tu biegnie. Czy pan mógłby mi powiedzieć, przy malowaniu których obrazów konkretnych jakoś specjalnie panu pomagała muzyka? Bo ja przeglądając katalogi pana dzieł i oglądając wystawy, właśnie chciałam zawsze zobaczyć troszkę tej muzyki, ale jakoś nie widziałam jej. To zapewne jest w konstrukcji. Wydaje mi się właśnie, że w konstrukcji obrazu, ja myślę o tym obrazie w ten sposób, ale cóż my możemy na temat smaku czekolady, nie możemy nic wymienić, żadnych informacji nie zjedząc czekolady, prawda? Więc to samo, w jaki sposób powiedzieć, jakie korelacje następują pomiędzy muzyką a obrazem. W moim pojęciu jest coś, co dla mnie jest odbiorem muzyki i coś, co dla mnie jest odbiorem obrazu. Dla pani jest zupełnie co innego odbiór muzyki, co innego odbiór obrazu i wtedy pani może nie widzi korelacje, ja widzę zasadnicze. Ja maluję obraz bardzo długo, więc w czasie tego ja dam radę przelecieć, prawda, przez wiele utworów muzycznych i to rozmaitego typu. Właśnie rozmaitego typu. A co pana w muzyce specjalnie pociąga? Czy to jest forma, czy nastrój? W jakimś sensie forma na pewno, ale chodzi chyba o coś, co bym określił jako emocje. To zresztą to samo pociąga mnie w malarstwie i to jest bardzo trudne do określenia, gdyż nie istnieją jakieś intersubiektywne, czyli jakieś takie pewne, prawda, kryteria, którymi można by określić, że muzyka jest emocjonalna, czy nie jest. To powiedzmy w utworach niektórych Sznitkego i w utworach niektórych Xenakisa, powiedzmy harmonia i dźwięki, to wszystko jest właściwie bardzo podobne, ale Xenakisa nie mogę, a Sznitkego uwielbiam, prawda? Więc czyli to nie jest... mogę słuchać, tak? Tak. No, po prostu w jednym ja czuję ładunek emocjonalny, w drugim nie. Sprecyzować, co to jest ładunek emocjonalny i o jakie emocje idzie, to ja nie potrafię, nawet jeśli to dotyczy mojego obrazu, a co dopiero, jeśli dotyczy cudzej kompozycji. Po prostu ja czuję, że dana muzyka ma charakter emocjonalny i nic więcej powiedzieć nie mogę. Nie mogę powiedzieć, czy ona jest, czy można ją nazwać wesołą, tragiczną, czy coś takiego. Chociaż osobiście skłaniałbym się raczej ku tragizmowi z racji już osobistych upodobań. Czy muzyka, którą pan wybiera do słuchania, ma jakiś ścisły związek właśnie z nastrojem danego dnia? Na pewno, ale wie pan, jak sprecyzować dany dzień? Niewątpliwie ja czasem coś puszczam, po paru taktach wyłączam, puszczam, po paru taktach wyłączam i wreszcie trafiam na to, co akurat pasuje, ale to jest poza możliwością sprecyzowania. Czyli pan nie zakłada, że aha, dzisiaj sobie posłucham Malera na przykład, bo mam ochotę na to. No, mogę tak zakładać, ale później przestaję mieć ochotę i nagle z Malera przechodzę na coś zupełnie innego, na Artymowa powiedzmy. Pana w ogóle interesuje muzyka tego późnego XIX wieku, prawda? Przełomu tak, XIX tak, i XX. No bo ona jakby ma ten emocjonalizm wpisany w program. To znaczy ja nie zawsze mogę ten program dokładnie zjeść. Ja już szczególnie jeśli idzie o program Wagnera, który stąd na przykład bardzo lubię słuchać fragmenty Wagnera i dziwiłem się, że jakiego inteligentnego Niemca spytam o Wagnera, to wystrzeża zęby i wyje ze złości, jak można Wagnera w ogóle słuchać. Niemcy po prostu nie cierpią Wagnera, a to się później okazało, że oni Wagnera przyjmują poprzez całe te libretta i całą tą jakąś baśniowo,
baśniową mitologię germańską, która jest dla nich w ogóle nie do strawienia. Natomiast ja po prostu nie rozumiem nic po niemiecku, więc Wagner jest dla mnie po prostu samą muzyką. Ja swego czasu coś takiego powiedziałem i może to gdzieś się przedostało, że muzyka zaczyna się od Wagnera, prawda? Przedtem nie było nic do słuchania. Teraz trochę przesunąłem tą granicę i mówię, muzyka zaczyna się od Schuberta. Może jeszcze po jakimś czasie przesunę troszeczkę dalej w głąb. I stąd to się wziąłem. Dopuszcza pan teraz istnienie muzyki romantycznej i słucha pan? Proszę pani, nie wszystko, ale na przykład Schuberta to ja rzeczywiście bardzo lubię. Raczej to są poszczególne... Widzę ten pana określony gust i określone zamiłowanie do muzyki, tej właśnie takiej dużej, nasyconej, potężnej. Nie powiedziałbym, żeby tak wyłącznie było, aczkolwiek rzeczywiście ja nie zwracam uwagi specjalnie na wykonania, w tym sensie, że na solistów. Zupełnie nie pamiętam, niejednokrotnie kto śpiewa jakąś partię. To jest dla mnie mniej istotne. Dla mnie muzyka jest czymś niematerialnym, czyli jakaś ogromne takie plamy dźwiękowe, nawet z jakiejś muzyki współczesnej, ale z dużą ilością instrumentów, elektroniką jeszcze i tak dalej, powodują, że ta niematerialność tej muzyki jakby rośnie. Nie wyobrażam sobie orkiestry, nie wyobrażam sobie, bo jak jestem na sali, a bardzo rzadko jestem na sali koncertowej, jak widzę to, że już pewna ilość osób bierze za instrumenty i teraz będziemy mieli, prawda, blachę, a później jest, przedmuchują ustniki, prawda, później facet się nad tymi kotłami już pochyla i tam stroi, prawda, i podkręca, to wszystko mi jakby zupełnie psuje odbiór muzyki. Ja wolę, że wyobrażać sobie, że to jest coś, co jest dzieje się zupełnie niematerialnie i nie jest wytwarzane przez tą ogromną maszynerię do robienia muzyki. Nie bardzo pan lubi chodzić na koncerty i nie lubi pan w ogóle tak zwanej żywej muzyki. Woli pan taką muzykę instant, prawda? Ja nie lubię chodzić ze względu na to, że mnie jest trudno po prostu słuchać, jeśli ja nie pracuję. Jestem zwyczaj już później zmęczony. W zasadzie te utwory, które mógłbym usłyszeć, to już znam w tych swoich ulubionych wykonaniach i jakby na sali koncertowej mam gorsze warunki chyba słuchania niż one istnieją w domu. Co więcej, ale to może nie na to, co pani pytała, tylko na to jeszcze poprzednie pytanie, że wydaje mi się niejednokrotnie, że inżynier dźwięku jest osobą ważniejszą od dyrygenta w poszczególnych utworach, bo w zależności od planów dźwiękowych i tak dalej, to można zarżnąć kompletnie jakieś utwory, przynajmniej jeśli idzie o płyty. Na sali także. Jak ja na sali słyszę czasem koncert fortepianowy czy coś, no to ja nagle tego fortepianu w ogóle nie słyszę. Tam rżnie orkiestra, się wszystko aż trzęsie, prawda? Ten fortepian gdzieś ginie, natomiast na płycie jest to zupełnie oczywiście, jeżeli jest dobrze zrobione. Tak samo sposób słuchania zmienił się w zależności od medium, które tu było. I ja na skutek tego, pomijając muzykę ludową, której przynajmniej dosyć nie cierpiałem, jakieś tam kilka innych rodzajów muzyki, powiedzmy, kolega mi raz przyniósł 8 kaset muzyki lamów tybetańskich, na trąbach, ale cały czas równomiernie. Ja wysłuchałem z trudnością 45 minut, a on mówi, jest jeszcze 8 dalszych kaset. Nie, no tego to już nie dam rady wytrzymać. No ale w każdym razie na tej zasadzie właściwie poznałem bardzo wiele muzyki, słuchałem bardzo wiele muzyki. Syn, który jest obecnie prezenterem muzyki pop, raczej ode mnie wziął to zacięcie do słuchania właśnie muzyki pop. Oczywiście nie każdej muzyki pop, bo to jest też wiele bardzo gatunków, podgatunków i niektóre są dosłownie nie do zjedzenia, ale bardzo duża ilość tej muzyki jest bardzo fajna do słuchania, aczkolwiek trzeba przykładać do jej słuchania nieco inne powiedzmy kryteria niż do słuchania muzyki klasycznej. Podobnie jak na przykład jest ogromnie świetnych rysowników, którzy robią bande dessinée, czy komiks, czy jak to inaczej nazwać, ale to nie określa się, nie stosuje się do tego tych samych kryteriów, co do malarstwa stalugowego, aczkolwiek to są rzeczy również niejednokrotnie genialne i świetnie zrobione. Ale czy ta muzyka pop, taka powiedzmy już art music, czy panu nie przeszkadza? Dlaczego miałaby przeszkadzać? Ja używam ona jest tak niesłychanie agresywna, hałaśliwa.
Proszę pani, jestem zakałą tego bloku. Ja i tak muszę tu słuchać na nieco wyciszonym dźwięku, ale ja uwielbiam, jak muzyka gra głośno. Co więcej, zdumiewające było, ale gdy ja się tu wprowadziłem i jeszcze tu nie przywykli do mnie, to póki leciał, wie pani, Pink Floyd, czy nawet coś z hard rocka, prawda, ostrego, nikt nie protestował. Natomiast gdy włączyłem Kinder, to ten lider albo... To natychmiast ktoś miał lekcję do odrabiania i przychodził, prosił, żeby wyłączyć i tak dalej. Czyli widzi pani, agresywność jest zależna chyba od upodobań. Widzieliśmy, że pan specjalnie zwraca uwagę w muzyce na formy. A jak jest z barwą? Przecież malarz powinien być specjalnie czuły właśnie na... Ja nie wiem, czy ja powiedziałem, że ja zwracam uwagę specjalnie na formę. Powiedziałem, że specjalnie na ładunek emocjonalny. I niewątpliwie, jeśli idzie o barwę, o ile rozumiemy pod tym słowem to samo, to na instrumentację zwracam szalenie uwagę. Jest dla mnie to bardzo istotne, takie młodzieńcze olśnienie. Pamiętam, ja miałem wtedy, ja wiem, no 18 lat, czy ileś, byłem na studiach. I wtedy w zasadzie w filharmonii dawano raczej rzeczy, no to było jeszcze za życia Stalina, wobec tego były one filtrowane przez to, co można było dopuścić, co nie narażało, prawda, sztuki narodowej w formie socjalistycznej w treści, prawda, na jakieś... No i wtedy akurat dano trzecią symfonię Szymanowskiego. Tego nigdy nie słyszałem. Szymanowski był dla mnie zupełnie słowem, które niewiele znaczyło. Ja poszedłem i kompletnie ogłupiałem, jakbym to zrobił. To tak szalenie podobało, że w ogóle nie wiem, jakiś... Wtedy wydawało się panu bardzo nowoczesna ta muzyka. Tak, mi się wtedy wydawała w ogóle czymś innym, bo tam był normalnie Mozart, Haydn, Handel i tak dalej. To takie rzeczy normalnie latały, czasem Beethoven i wszystko nagle tu. Myślę sobie, Boże święty, jakież to wspaniałe, zupełnie nadzwyczajne. Dzisiaj mam to już inny stosunek, powiedzmy, do tego utworu, ale wtedy bym kompletnie ogłupiały. Czy przede wszystkim chyba pan lubi muzykę instrumentalną, prawda? To znaczy, chodzi pani między muzyką wokalną a instrumentalną? Tak, tak, ale aczkolwiek mam te swoje ulubione pieśni jakieś, które lubię naprawdę słuchać. Czy uważa pan, że głos ludzki nie jest w stanie wyrazić pełni emocji? Nie, wręcz przeciwnie, proszę pani, jest w stanie, wystarczy posłuchać kantorów synagogalnych czy coś takiego, żeby widzieć, jaka emocja jest, prawda, w tym śpiewie, więc na pewno jest w stanie, tylko mnie pewne rzeczy, raz, że oczywiście, tak jakśmy rozmawiali przed tym nagraniem, bardzo lubię Kinder, to ten lider, mniej lubię pieśni Wędrownego Czeladnika, ale lubię pieśni do słów Rickerta, lubię cztery ostatnie pieśni Ryszarda Straussa i jest taki zestaw, prawda, neoromantycznych pieśni, czy całkiem współczesnych pieśni, które no wreszcie i Philip Glass pisał rozmaite rzeczy, taka opera Satya Graha na przykład, czy coś takiego, która jest bardzo fajna do słuchania i wielu, wielu innych kompozytorów, choćby Schnittke robi muzykę wokalną również. Natomiast zdecydowanie przeszkadza mi rozumienie, wie pani, tekstu. Po polsku po prostu nie mogę słuchać. Po polsku, jeżeli słyszę tekst polski, to ja już w ogóle wolę tej płyty nie kupować. Na przykład bardzo mi się podoba Góreckiego Trzecia Symfonia, ale staram się tak słyszeć, żeby nie słyszeć, o czym śpiewa. Co jest... Szymanowskiego pan słucha? No ale muszę, no to słuchaj, wolałbym Szymanowskiego jakby tak po łacinie, czy po rosyjsku, czy jakoś inaczej, tak żeby było mniej dla mnie zrozumiałe. Ze względu na to, że literatura, tekst, informacja o charakterze jakimś nawet poetyckim, ale tym niemniej bezpośrednim, przeszkadza w odbiorze muzyki. Powiedział pan, że lubi pan ładne obrazy. Czy odnosi się to również do muzyki? Czy lubi pan ładną muzykę? Wie pani, pojęcie ładne to właściwie niczego nie określa. Ale ja specjalnie ładnym, świadomie
Te ładne obrazy użyłem w określonym kontekście. Ciągle nadrzucano mi, że ja maluję jakieś przerażające, że jakieś horrory, że właściwie ludzie odbierają coś zupełnie innego na obrazie, więc ja mówiłem wtedy o ładnym obrazie, że idzie mi o namalowanie czegoś, co jest przyzwoicie w sensie malarskim, formalnym, opracowanym. No więc w tym sensie mogę powiedzieć, że lubię ładną muzykę, ale nie każdy uważa to samo za ładne, nie każdy to samo nazwie lekkie, łatwe i przyjemne, prawda? Ja bym w stosunku do muzyki słowo ładna traktował jednak pejoratywnie. Nie potrafię tutaj zastosować określenia pozytywnego. I żadnego takiego utworu, który ja lubię, nie nazwałbym utworem ładnym. Natomiast rzeczywiście znajdują się w historii muzyki utwory ładne, tylko że ja ich po prostu nie słucham albo wyłączam zaraz. Ja powiedziałem obrazy ładne w znaczeniu obrazy dobrze zrobione. I dzisiaj bym się chętnie z tego wycofał, bo narobiło to tyle nieporozumienia, że ja sądzę, że wszyscy to odebrali tak samo, jak ja bym powiedział muzyce, że muzyka Muniuszki jest ładna, ale ja jej nie lubię. No i już nic na to nie poradzę. No więc, bo tak bym gdzieś tu widział ładność, to znaczy coś, co nie jest ani ciepłe, ani zimne, ani dobre, ani złe, takie sobie, że może równie dobrze nie być. No. Pan lubi doskonałość formy, prawda? W malarstwie, przede wszystkim, taką solidność, porządność. We wszystkim, proszę pani. W architekturze, w malarstwie, w literaturze, we wszystkim lubię przede wszystkim prymat formy, ale oczywiście z dużym ładunkiem emocjonalnym, który jest rzeczą konieczną. Przy czym w miarę możliwości emocje te powinny mieć charakter, powiedzmy, bliski mojej naturze, czyli być raczej zbliżone do melancholii niż do beztroskiej radości. Tak.